Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym sportowym dzienniku, czyli przeglądzie kilku najważniejszych informacji ze świata piłkarskiego w wielkim skrócie. Dziś mam dla Was po dwie informacje z Anglii oraz Hiszpanii. Zacznijmy może od ligi hiszpańskiej. Diego Simeone zawieszony. Dlaczego? No, możecie sobie zobaczyć teraz sami. Tam w niej jego, dlaczego on должен być przy tym negadziem po życiu? Ty nie, po prostu nie. Bywa po razie. Не, вот это, конечно, уровень. Ну, хорошо, пинка не дал напоследок. Rzeczywiście zasłużył on na karę 8 spotkań, którą został obarczony, czy też może troszeczkę to takie skumulowanie się w końcu wszystkich jego zachowań, które no, wielu osób drażnią, mówiąc szczerze, bardziej niż Mourinho, który też jest dosyć oczywiście no, ciekawą postacią. Tutaj jeszcze Simone dokładał dużo swojego i być może to się skumulowało i hiszpańska federacja nałożyła te kary naraz pod pretekstem właśnie poklepania sędziego, czy też może no... Jest to przegięcie i nie powinien dostać tej kary w ogóle, tudzież może była ona zbyt ostra. Co o tym sądzicie? Dajcie znać. Kolejna informacja, ponownie, tym razem jest to połączenie Hiszpanii i Anglii jednocześnie. Także mały bonusik. Di Maria odchodzi. Argentyńczyk zmienia klub na Manchester United. Po kilku latach spędzonych w Realu postanowił zmienić otoczenie. Czy to pomoże Manchesterowi, który po dwóch kolejkach ma dopiero 2 punkty, a oczekiwania wobec tego zespołu były dużo większe. Chociaż moim zdaniem Van Gaal ciężko, żeby zbudował też zespół w przeciągu 2 miesięcy, 3 mniej więcej. No, może Di Maria spowoduje, że to tempo prowadzenia, przygotowania zespołu do bycia znowu tą świetną drużyną nieco się przybliży. A teraz informacja, która zdecydowanie nie cieszy wszystkich obrońców Premier League. Poznajecie tego pana? Na pewno tak. Otóż jest to Lukaku, gdyby ktoś nie wiedział. A wiecie kto za chwilę dołączy do tego pana w ataku? Ten pan. Głosz chodzą plotki, że właśnie Eto dołączy do Evertonu. Wyobraźcie sobie ten atak. Eto plus Lukaku. No, jak dla mnie zabójcze połączenie. Tym bardziej, że sporo z nas gra w FIFA, więc spodziewamy się w 15 sporo takowych połączeń. Gdyby tego było mało, to jeszcze nie koniec pump transferowych dotyczących napastników Premier League. Ten pan. Mario Balotelli dołącza do Liverpoolu. Za ile? Uwaga. 16 milionów. Wyobrażacie to sobie? 16 milionów za takiego napastnika w porównaniu do takiego Hamesa chociażby, czy Falcao nawet. No kurczę, za 16 milionów Balotelli opuszcza Milan i przechodzi do Liverpoolu? No, jeżeli trenerowi Liverpoolu uda się okiełznać Balotellego, no to mają naprawdę dobrze podjętą decyzję i negocjacje prawdopodobnie przebiegły dosyć dobrze dla nich. Ale teraz pozostaje pytanie. Czy Balotelli poradzi sobie na Anfield Road? Prawdopodobnie tak. Ale ważniejsze pytanie. Czy Anfield Road poradzi sobie z Balotelli? Zostały nam jeszcze 2 punkty programu, a mianowicie bramka na dziś w wykonaniu jednego z piłkarzy MLS. Jeżeli myśleliście, że w Stanach Zjednoczonych piłka nie jest na wysokim poziomie, ta bramka może co nieco zmieni Waszą opinię. Stewart over the ball, 32-year-old left back, pings that one into the box. He wanted Wondolowski. Valdez had a big shot. San Jose's on the board from distance. Cronin. That was a rocket. 2-1. A na zakończenie odcinka mam dla was dosyć komiczną sytuację, w której Niklas Bentner wpadł w mały konflikt ze Spalonym. Hold up. Także jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, to będzie na tyle. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakiekolwiek pytania, dajcie znać poniżej. Ja chętnie na jakiekolwiek odpowiem, poza newsami, które będę Wam oczywiście przekazywał. A teraz to tyle. Dzięki, mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia. Cześć!